Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na czerwiec, czyli pokażę Wam książki, które chcę przeczytać w czerwcu. Nie są to wszystkie książki, są to takie luźne propozycje, które sobie wybrałam, zaplanowałam. Czerwiec będzie ciężki, ponieważ dużo w moim życiu się będzie działo, dzieje się. Mam sezon, będę miała Mistrzostwa Polski, w tym samym czasie będę też miała sesję. Później jak sesja dobrze pójdzie, mam też obronę, więc będzie stresująco. Dlatego myślę, że będę bardziej sięgać po luźne książki, chociaż ja jestem z tych osób, które nawet czasami w momencie, gdy mają bardzo ciężko, lubią jeszcze się dobić i sięgać po ciężkie książki, więc różnie może być. Mam tutaj przygotowane 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 książek, wiadomo, wiecie, jak to u mnie jest z TBR-ami. Lubię je planować, nie zawsze się do nich stosuję, ale tak, możemy zacząć od tej z góry pierwszej, czyli pod pokładem Sophie Hardcastle. Mamy tu historię młodej dziewczyny, która w wieku 21 lat rezygnuje ze stażu, aby żeglować wraz ze swoimi przyjaciółmi. To jest jej pasja, to jest to coś, co kocha. I później, po zdobyciu już tego doświadczenia, postanawia wybrać się w rejsy z piątką mężczyzn. Tu jest takie jedno zdanie, które sprawia, że ja mam ciary po prostu na rękach. Wkrótce przekona się, że na morzu, pod pokładem, nikt nie usłyszy jej krzyku. Mamy tu akcję chyba kilka lat później, gdy Sophie jest już po tych wszystkich... Sophie? Ona nie jest Sophie. Olivia. Sophie to jest dobra. Sophie to jest autorka. Olivia to jest nasza główna bohaterka. Gdy już jest po tych wszystkich wydarzeniach, już się z tym tak jakby pogodziła, z tym, co tam się wydarzyło, poznaje pewnego mężczyznę, przez którego jej wspomnienia wracają. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Słyszałam naprawdę dobre opinie, chociaż stosunkowo nie jest o niej aż tak głośno, ale tak, zobaczymy, bardzo ładnie jest wydana, ta wklejka jest prześliczna, więc mam nadzieję, że uda mi się w czerwcu przeczytać. Następnie mam Nevermore, czyli książkę dla młodszego czytelnika, fantastykę, ciekawie się zapowiadającą, wiem, że ma wielu fanów już na Bookstagramie i Booktubie. Myślę, że wbije się w moje klimaty, bo ja właśnie takie magiczne historie bardzo lubię. Poznajemy tutaj Morrigan, czyli przeklętą dziewczynkę, która urodziła się w pechowy dzień i przynosi wszystkim pecha. Takie dzieci umierają w dniu swoich 11 urodzin. Morrigan boi się tego, chociaż nie do końca w to wierzy. I właśnie w dzień jej urodzin pojawia się pewien tajemniczy mężczyzna, który ma dla niej propozycję, która oczywiście zmieni jej życie. Brzmi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i coś czuję, że ja też będę należeć do fanów tej serii. Następnie mam reportaż Cegłę, która ma 700 stron prawie i dość dużo tekstu na stronie. Chociaż, nie wiem, w kamerze to tak nie wygląda, ale tu trochę mnie przeraża. Jest to książka, co się stało w Jonestown, sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. Strasznie mnie ciekawi ten temat, do tego stopnia, że już sobie dałam nawet zakładkę. Zakładkę od babci i dziadka. Tak. Wiem, że to oglądają, więc chciałam ją tutaj pokazać. Po prostu, no nie ma co tu dużo mówić, tak? Mamy tutaj historię Jima Jonesa i całej tej sprawy wokół niego. I tych tragicznych rzeczy, które się wydarzyły, więc zobaczymy. Słyszałam różne opinie o tym właśnie, że nie do końca jest fajnie napisany ten reportaż. Mam nadzieję, że mi się jednak spodoba i że się nie będę tak nudzić, jak ludzie mówili, że się nudzą. Następnie mam tutaj siódmy tom Giant Days. Wróciłam do tej serii w końcu po długim czasie. Wiecie, że kiedyś uwielbiałam te komiksy. Naprawdę bardzo się przy nich rozluźniałam i wchodziłam w ten świat tych trzech dziewczyn. Później troszkę zaniedbałam tę serię, zapomniałam o niej i teraz jestem właśnie na tomie szóstym i później na pewno sięgnę jeszcze w czerwcu po tom siódmy. Jeżeli nie wiecie, o czym jest Giant Days, to mamy tutaj historię z życia po prostu trzech dziewczyn wchodzących w dorosłość. Wiadomo, mamy tutaj studia, związki, nie wiem, przyjaciół, imprezy i tak dalej. Następnie coś bardzo ciekawego, czyli Potwór od wydawnictwa Winidia. Cieniutka, napisana w bardzo dziwny sposób, bo w formie scenariusza filmowego. Historia chłopaka, który został oskarżony o współudział w morderstwie pewnego właściciela apteki. Postanowił on opisać cały swój proces, całą tą sytuację i wszystko, co mu towarzyszyło podczas niej, właśnie w formie scenariusza filmowego i tutaj mamy tego efekty. Brzmi to naprawdę bardzo ciężko, ale też bardzo ciekawie. I też zastanawia mnie, jak będzie mi się czytać taką formę. Zobaczymy, na pewno za niedługo usłyszycie o niej na kanale. Następnie książka Śmierć pani Westway, Ruth Ware. Jest to autorka Pod kluczem, które bardzo mi się podobało, więc już nie mogę się doczekać jej... Oj, wypadło coś. Jej najnowszej książki, którą wydaje Czwarta Strona. Jest to oczywiście thriller. Thriller, w którym poznajemy kobietę, tarociankę, która nie może pogodzić się ze śmiercią swojej mamy. Do tego potrzebuje pieniędzy, a mężczyzna, od którego pożyczyła dużą sumę,
no, żąda jej z powrotem. I pewnego razu otrzymuje list z informacją o śmierci jej babci. Jednak jest przekonana, że jej dziadkowie zmarli jakieś 20 lat wcześniej. Postanawia jednak pojechać na ten pogrzeb, na odczyt testamentu, bo może akurat dostać jakiś zastrzyk dużych pieniędzy. Ale no nie wiadomo, czy to wszystko jest prawdą, czy to jest jakiś wielki żart. I wszystkiego dowiadujemy się w książce, ja już to chcę przeczytać. Następnie mamy przepięknie wydane w twardej oprawie miasto Mosiądzu. Ta książka prezentuje się naprawdę, o, zakładka, świetnie. Wow. Historia dziewczyny, która nigdy nie wierzyła w magię, ale zarabia pieniądze poprzez oszukiwanie ludzi, czytając im z dłoni, uzdrawiając i tak dalej. Ale pewnego dnia coś się dzieje magicznego i przywołuje ona jakiegoś dżina, który mówi jej o mieście Mosiądzu, z którym ona jest związana i ona wyrusza w podróż do tego miasta. Coś takiego, więcej nie wiem, ale już jestem kupiona. I teraz ostatnia książka, której już nie mogę się doczekać, czyli Felix Ever After. Ja już mam tę książkę w oryginale, jakoś nigdy nie mogłam się za nią zabrać i teraz będę mogła ją przeczytać razem z wami po polsku. Czy ja powiedziałam, że to jest Felix Ever After? Nie pamiętam, ale jeśli nie, to o nią chodzi. I też będę ją dla was recenzować, tak samo jak właśnie wcześniej wspomniane Miasto Mosiądzu i Potwora. Mamy tu historię Feliksa, który nigdy nie był zakochany i uważa, że jego transpłciowość i fakt, że jest osobą czarnoskórą, może przeszkodzić mu w znalezieniu miłości. I wypływają jego zdjęcia sprzed zmiany płci i przez to dostaje on jakieś transfobiczne wiadomości. Postanawia się zemścić, ale później chyba wchodzi w jakiś trójkąt miłosny i tak dalej. Po prostu myślę, że będzie to fajna obyczajówka młodzieżowa, która będzie poruszać ważne tematy. Zobaczymy, jak one zostaną tutaj ograne. Dajcie mi koniecznie znać, czy planujecie przeczytać któreś z tych książek, które wam tu pokazałam. Jeśli tak, to które? A jeśli jakaś lektura jest już za wami, to piszcie mi też, co o niej sądzicie. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!